Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Trzy do zera. Dzisiaj Podlesianka wygrywa z MKS-em Kluczbork. Jacek, wynik marzenie. No nawet o takim wyniku, przypuszczam, nikt nie marzył u nas przed meczem. No na pewno jest to bardzo dobry wynik. Jest to nasz pierwszy mecz z Kluczborkiem w tej trzeciej lidze. Przyjechaliśmy jak po swoje. Zrobiliśmy swoje na boisku. No i nic, tylko się cieszyć z takiego wyniku i z takiej naszej gry. Trudny mecz, to trzeba otwarcie powiedzieć. Ta pierwsza połowa bardzo wyrównana i chyba nic nie wskazywało tutaj, że wygramy różnicą trzech bramek. No tak, na pewno. Przy stanie 0-0 jeszcze Artur Tomalek obronił, jak się nie mylę, w dwóch sytuacjach, uratował nam tyłek. Pacho miał taką sytuację jedną, ale to było, tak mówię, oni mieli dwie dobre sytuacje, my jedną. Bramek nie było w pierwszej połowie, ale koniec końców to my się cieszymy z tego wyniku, który jest 0-3. No to można tylko, brawo dla drużyny i można tylko klaskać. No to nie jesteś przyzwyczajony, żeby wchodzić z ławki na boisko. Dzisiaj takie coś miało miejsce, strzeliłeś bramkę. Jak się z tym czujesz? No na pewno jest to fajne uczucie dla napastnika, wiadomo, im tych więcej bramek jest dla napastnika, no to ja się czuję jeszcze lepiej. Dzisiaj miałem taką rolę, żeby wejść, zrobić swoje, udało się to zrobić, pomogłem drużynie. No i nic, tylko ciężko, tak jak mówię, powtarzam to cały czas, ale trzeba ciężko pracować i robić swoje, jeśli mamy te minuty na tym boisku i pokazywać się z najlepszej strony. Czuliście takie głuty piłki, bo ostatni mecz ligowy z Karkonoszami, no już troszkę dni temu był. No tak, na pewno te przerwy dwutygodniowe są takie, dla mnie to jest bardzo ciężkie, bo ja wiadomo, jak to każdy zawodnik chce grać, a te przerwy takie dwutygodniowe, no to gdzieś tam z tego rytmu mogą powoli wytrącać, ale my dzisiaj pokazali charakter drużyny i wyszarpaliśmy to zwycięstwo.